Chciałabym Wam podać parę przykładowych wzrotów, zwrotów, wzrot... Z tej strony Natalia i witam Cię w nowym filmiku na tym kanale. Zacznijmy od tego, że ten filmik planowo miał być dodany tydzień temu, iż jechałam do Norwegii i tak naprawdę chciałam Wam coś wstawić takiego szybkiego do rzeczy jeszcze zanim wyjechałam, ale po prostu jakość tego filmiku była po prostu tak... totalny... Ale dziś wracam do Was właśnie z tym filmikiem i dlatego on będzie krótszy. Chciałabym Wam podać parę przykładowych zwrotów oraz słówek, które bardzo często z sobą mylimy, iż są podobne. Myślę, że są tu osoby początkujące, tak jak i te już obeznane z językiem. Dlatego w dzisiejszym odcinku chciałabym podać takie naprawdę typowe zwroty oraz słówka, które każdy tak naprawdę używa w dniu codziennym. Jak mam być szczera, to do momentu spisywania ja nawet nie wiedziałam, że jeden błąd sama popełniam. Nie pytajcie, czego nas uczyli w szkole. Mam nadzieję, że film Wam się spodoba. Let's get to it. Pierwszymi słowami jest alfor i alfor. Alfor znaczy zbyt lub zbytnio. Den var alfor söt. Det är alfor kallt. Hun var alfor sträng. Alfor używamy jako wszystkim, wszystko dla. Hun var alfor han. Det betydde alfor henne. Jag gör allt för dig. Myślę, że prędzej ten błąd ludzie robią pisząc niż mówiąc. Bo jak mam być szczera, w wymowie dużo się nie różni. Następnymi słowami są asocial i usocial. Asocial znaczy asocjalny. Wiadomo, chodzi o osobę, która po prostu nie chce się integrować z resztą społeczeństwa. Han är asocial. W usocial chodzi bardziej o to, gdy coś lub kogoś zachowanie nie bierze pod uwagę dobra całego społeczeństwa. De driver en usocial politik. Ale także jeżeli mówimy o kimś, kto siedzi tak naprawdę trochę odcięty od reszty w danej sytuacji. Ikke var så usocial. Jakby ja wiem też, że to jest dosyć podobny przykład jak do asocial, ale tutaj nie jest tak jakby aspołeczny. Tylko no tak jakby troszkę bardziej z boku. Choć troszkę te słowa się różnią, to jak mówię szczera, to one nie robią większej różnicy dla ludzi. Następnymi słowami są benekte i fornekte. Benekte znaczy coś wykluczać, nie zgadzać się z czymś bądź odmawiać, że coś się zdarzyło. Han benekter at han var där. Jag benektet at jag sa det. Fornekte to tak jakby zdystansować się, odciąć. Można to na przykład użyć, gdy ktoś odmawia wiary w jakieś zdarzenie. Jaj fornekter o tru at han var utru mot mig. Te dwa słowa dla mnie są chyba najtrudniejsze z tych wszystkich przykładów dzisiejszych. Fornekte ogólnie jest dla mnie takim bardzo vague słowem i nawet robiąc ten filmik miałam trudności znaleźć jakikolwiek przykład, by tego słowa użyć. Więc jedyne co musicie wiedzieć, to jeżeli będziecie chcieli użyć jednego bądź drugiego, to benekte będzie tym słowem, którego szukacie do danego zdania. Następnymi słowami są darme i darwe. Darme przetłumaczę Wam jako zatem lub wraz z tym. Det är icke darme sagt att det var fel. Jag tryckte på knappen och därmed kom lyset på. Darwe znaczy tak by, w ten sposób, żeby. To naprawdę zależy od polskiego zdania. Jag ringte dig för darwe och snackade om ett problem. Kolejne słowo, które tak naprawdę nikt go nie używa. Wydaje mi się, że nie będziecie potrzebowali go w waszym słowniku. Bardziej próbuję wam pokazać, że darwe i darme to nie jest te same słowa, bo darme jednak jest częściej używane. Ostatnimi słowami są drastisk i dramatisk. Dramatisk to znaczy dramatyczne. Może to na przykład być osoba lub zdarzenie. Ikke var så dramatisk. Slutten av filmen var väldigt dramatisk. Drasty to znaczy drastyczne. Jak pięknie, że te słowa po polsku brzmią identycznie. Vi må ta i bruk drastiske metoder. To był ostatni przykład. Chciałabym Wam też tylko wspomnieć, że dla mnie najważniejsze jest pokazać Wam, jak te słowa są użyte w norweskich przykładach. Jak już mnóstwo ludzi wie, języki nie działają niestety w ten sposób, jak
Google Translate i tak naprawdę czasami ja nie potrafię użyć tego samego słowa w zdaniu po polsku. Ja użyję dramatyzm w norweskim zdaniu, a po polsku to po prostu nie będzie kompletnie pasować, to wtedy no nie będę wam tego wtykać tam na siłę. A tak poza tym to było wszystko na dziś. Mam nadzieję, że wam się podobał taki krótszy filmik. Mam już spisane materiały na jeszcze 3 filmiki, więc jeżeli wam się coś takiego spodobało i chcielibyście więcej, to dajcie mi znać. Informuję o tym, że w opisie załączam dokument, który przygotowałam, gdzie wszystkie zdania oraz słówka po norwesku będą miały spisaną wymowę. Zaczęłam te fiszki troszkę inaczej przygotowywać, a jednak nie chciałam takich mega ogromnych fiszek na cały ekran, żeby mi w ogóle nie było widać, jak to wymawiam, więc mam nadzieję, że taka opcja będzie pomocna. Co do nowych osób na moim kanale, witam was bardzo serdecznie i zapraszam was także na moją stronkę na Facebooku oraz na grupkę. Życzę miłego wieczoru bądź dnia, zależnie od pory dnia, w której oglądasz ten filmik. Zachęcam do zostawienia lajka. Włączcie, of course, dzwoneczek, jeżeli chcecie być na bieżąco. Komentujcie, mnie bardzo, bardzo cieszy wasz feedback. Jeżeli też macie jakieś pytania, to ja bardzo chętnie zawsze na nie odpowiem. No i co, widzimy się w następnym filmiku. Pa, pa, pa.